Mariusz Stwarek, po świetnym, szybkim zwycięstwie na TFL-13, taka emocjonalna końcówka dla Ciebie, najwyraźniej wnioskuję, że to dużo ten pojedynek dla Ciebie znaczył z jakiegoś powodu. Wiesz, ja pracowałem na ten sukces ostatni tak naprawdę rok, bo ostatnia walka na TFL-u przegrana, później kończyłem studia, dwa kierunki, musiałem się poświęcić pracom magisterskim i licencjackiej. Więc jakby wakacje to były taka przerwa od treningów, trenowałem, ale to nie były pełne takie przygotowania. Później wróciłem po studiach, chociaż tego nie planowałem, do Lublina, więc też bardzo dużo zmian, nowy klub, nowy trener, Paweł Latało przyjął mnie jak ojciec. Zaczęliśmy współpracować, trener Latało z Copacabaną, oczywiście cały czas z Dzikim Wschodem. No i bardzo długo pracowałem, myślałem, że na poprzednim TFL-u uda mi się zawalczyć. Ale jednak tam nie dostałem walki, cały czas byłem w treningach, pojawiła się propozycja walki tutaj na miejscu u siebie, no to nie mogłem tego odpuścić, zmieniał mi się przeciwnik co najmniej 4 razy, no ja powiedziałem, że się nie poddam, nie, pracuję praktycznie do ostatniego dnia, nie wiedziałem z kim będę walczył, Grzegorz Stelmasiewicz fajnie wziął walkę, super, odważnie, no nie wiem czy wiedzieli ile się przygotowywałem, ale byłem przygotowany na 15 minut wojny z kimkolwiek, tak, bo nie wiedziałem z kim się będę bił, więc dziękuję mu za to, że przyjął tą walkę. No i co, no i emocjonalnie, no bo jestem u siebie, tak jak mówiłem, bardzo długo trwały te przygotowania, no zresztą sam słyszałeś, nie? Bardzo dobrze Cię przyjęli kibice, i licznie, i głośno. Tak, bardzo, bardzo dużo ludzi, no co mogę powiedzieć. No i 2-1 do przodu, bilans. Tak. Na dodatnią ścieżkę. Dokładnie tak. No, chciałbym podziękować Bogu, bo to też taki wymodlony mój pojedynek. Zresztą jak każda walka, dzięki Bogu mogę tutaj być i zawsze będę mu za to dziękował. Kolejną osobą, której powinienem podziękować, to na pewno moja narzeczona. Wiesz, no nie będę tam zdradzał szczegółów, ale wiesz jak... Trzeba podnosić ręcznik, wiesz, dosłownie mokre gacie po saunie, to ona to robi, nie? I wiesz, nawet z uśmiechem na twarzy, nie? Chłopaki jak patrzyli, to pomyśleli, że no, coś jest nie tak. Ona mnie bardzo wspierała, także za to jej bardzo dziękuję. No i dziękuję trenerom i wszystkim przyjaciołom. K1 bardzo fajnie mi przyjęli, mega, nie? Tak samo dzięki sponsorom, no od teraz ludzie zaczęli mnie wspierać. Niezależnie adwokaci czy Hydrotrack, to jest bardzo duża pomoc, wiesz, no na początku drogi zaczynasz się przygotowywać, no i brakuje tych pieniędzy, zresztą sam wiesz, kiedyś wspominałeś samo o swojej pracy, nie, że to trzeba się poświęcać, tak, no i ja mam tak samo, no i dziękuję tym ludziom, czy z niezależnym adwokatom, czy Hydrotrack, no to jest ogromne wsparcie, nie, tak samo przyjaciele, nie, tak już się słyszy, no są ludzie, to są moi przyjaciele, nie, ciężko je nazwać ich sponsorami, to są ludzie, którzy mi pomagają, więc dziękuję im bardzo za to. To jeszcze zapytam, TFL to jest teraz taki kierunek najbliższy, czy nie ograniczasz się tak naprawdę? Nie, raczej TFL, no chciałbym tutaj się rozwijać, tak jak zapowiedź tej gali pokazywała, że czy Czarek Oleksiejczuk, czy inni zawodnicy mogą pójść dalej, pokazać się na rynku światowym, więc myślę, że tutaj mogę się rozwijać. Nie? W takim razie gratuluję jeszcze raz, do przodu, trzymam kciuki i czekam na więcej.